Informacja do zadań od 15 do 16. Do probówki ze stałym etenianem octanem sodu dodano kwas siarkowy 6 i zawartość naczynia ogrzano. U wylotu probówki wyczuwalny był charakterystyczny, ostry zapach. Zadanie 15. Napisz, czy użycie do przeprowadzenia opisanego doświadczenia kwasu ortofosforowego 5 zamiast kwasu siarkowego 6 pozwoli na zaobserwowanie podobnych efektów. Aby sensownie tutaj rozwikłać to zadanie, trzeba sobie spojrzeć na karty wzorów, stronę 4 i porównać moc kwasu ortofosforowego 5 z kwasem octowym, bo tak naprawdę tutaj mamy octan sodu i jest on wypierany ze swojej soli przez jakiś mocniejszy kwas. No i widzimy od razu, jak sobie porównamy wartości Ka dla H3PO4 i dla CH3COOH, że kwas octowy jest słabszym kwasem względem fosforowego. Ma niższą wartość stałej dysocjacji. Stąd też nasz wniosek sformułujemy, że jak najbardziej możemy tutaj użyć tego kwasu ortofosforowego 5, czyli tak, ponieważ kwas ortofosforowy 5 jest kwasem mocniejszym od kwasu octowego. Tyle wystarczyło rozpisać, aby otrzymać pełen punkt za zadanie 15.